Cześć, witam Cię bardzo, bardzo ciepło na lekcji poświęconej geometrii analitycznej. A temat to oczywiście, a co było na maturze? Geometria analityczna nie jest zbyt lubianym działem przez młodzież uczącą, przygotowującą się do matury z matematyki. Dlaczego? Być może dlatego, że zadanie na maturze z matematyki, z geometrii analitycznej często bywa za 4 punkty, za 5 punktów. Są to zadania złożone, gdzie musimy użyć raz tego wzoru, raz tego wzoru, raz tego wzoru. Być może to wpływa na to, że młodzież niechętnie podchodzi do geometrii analitycznej. Aczkolwiek oprócz tych zadań za większą ilość punktów są też zadania na maturze za 1 punkt. I z geometrii analitycznej też takie bywają. Dlatego na to nasze spotkanie maturalne z cyklu właśnie A co było na maturze przygotowałam zadania i te za 1 punkt, i te za 5 punktów, czy też 4 punkty z ubiegłych lat. Mam nadzieję, że dzięki tej lekcji nabierzesz takiego przekonania, że mimo tego, że geometria analityczna trudna, da się przez nią przejść. Gorąco zapraszam do zadań, które wybrałam właśnie dla Ciebie. Zaczynamy od zadania numer 1, które było na maturze w maju 2018 roku, zadanie 32, aż za 5 punktów, czyli tak na początek taki killer. W układzie współrzędnych punkty A, punkt A ma współrzędne 4, 3, B ma współrzędne 10, 5, są wierzchołkami trójkąta ABC. Wierzchołek C leży na prostej o równaniu Y równa się 2X plus 3. Oblicz współrzędne punktu C, dla którego kąt ABC jest prosty. Ja przepisałam z treści właśnie ten punkt A, punkt B, przepisałam prostą, przepisałam ten warunek, że kąt ABC ma być kątem prostym. Kazali nam policzyć współrzędne punktu C, dlatego ja napiszę C, że to się równa pytajnik, tylko ja zapiszę, że punkt C ma współrzędne, no myślę takie standardowe, weźmiemy X i Y. Oczywiście można by było wziąć jakieś tam CD, jak chcesz, ja jakoś wolę brać te punkty X i Y. Takie współrzędne, prawda, tego punktu. Dobrze, postanowiłam, że narysuję to w układzie współrzędnym. Ja osobiście, widząc na przykład zadanie takie maturalne za 5 punktów czy za 4, polecam zawsze młodzieży, aby wykonała rysunek porządnie w układzie współrzędnych. Nie jest to konieczne, oczywiście, ale lepiej jest wtedy widać, co po kolei trzeba zrobić. A więc, po pierwsze, ja już tutaj przygotowałam sobie, żeby było troszkę szybciej, układ współrzędny. Zaznaczyłam w nich punkty, tylko ze względu na to, że mam nie za duży ten układ współrzędny, to moja jednostka, jedna kratka, to u mnie są tak jakby dwie jednostki, jedna kratka, dwie jednostki i postanowiłam zaznaczyć punkt o współrzędnych 4, 3, punkt o współrzędnych 10, 5 oraz prostą. I teraz, jak ktoś nie wie, jak prostą zaznaczyłam, no po prostu wzięłam sobie tabelkę, bo żeby narysować prostą w układzie współrzędnym, wystarczy dwa punkty. Wzięłam sobie takie punkty, żeby mi się fajnie liczyło 0, i 1. Dla 0, jak podstawię 2 razy 0 plus 3, to mi wyjdzie 3, a jak podstawię 2 razy 1, to 2 plus 3 to 5. I takie malutkie kropeczki tutaj zaznaczyłam. Dla 0 jest 3 i dla jedyneczki jest 5. Przyłożyłam linijkę, narysowałam tą prostą. I teraz zadanie jest podane tak, że punkt C ma należeć do tej prostej, gdzieś, nie wiem gdzie, ale tak ma należeć, żeby kąt ABC był prosty. No, w tym trójkącie, czyli ja po pierwsze muszę tak zaznaczyć ten kąt, kąt ABC i on ma być prosty. Ma być prosty przy wierzchołku B, bo w środku jest B, czyli przy wierzchołku B ma być prosty. No więc tak, co? Biorę linijkę, przykładam tak, żeby mi się rysunek mniej więcej tutaj zgadzał i zaznaczam tak, żeby ten kąt był kątem prostym, czyli wnioskuję, że tutaj właśnie w tym miejscu, popatrz, ma być punkt C. No i mogę to połączyć, żeby mi ładnie trójkąt powstał, żeby było wiadome, tak jak w treści. Oczywiście, tak się składa, że część młodzieży, rozwiązując takie zadanie, myśli sobie, a dobra, to ja to widzę, odczytam współrzędne punktu C. No niestety, nie wolno Ci odczytać. Polecenie jest wyznacz, czyli masz to obliczyć. Można różnymi metodami, naprawdę przeróżnymi metodami to zrobić. Ja postaram się zrobić, myślę, z prostych, prostopadłych. Otóż, najpierw wyznaczę Tobie równanie prostej AB, bo przecież już nieraz wyznaczaliśmy równanie prostej AB. Nazwę może tą prostą K. I teraz będę chciała później do tej prostej wyznaczyć prostą prostopadłą. No bo skoro kąt ma być prosty, no to proste te będą prostopadłe. Przedłużę troszkę tutaj.
i nazwę prostą L. I bardzo ważna rzecz, skoro ma być ten trójkąt prostokątny, to proste, w których zawarte są te boki, te przyprostokątne, mają padać pod kątem prostym, mają być prostopadłe. Ale myślę, że tak czy siak powinniśmy zacząć od tego, że wiemy, że punkt C ma należeć do prostej, tej, którą podali w treści. Po co oni ją podali? Po to, żeby to wykorzystać. Zatem, skoro ten punkt leży na prostej, to znaczy, że ja będę chciała sobie ułatwić, czyli będę chciała zmniejszyć ilość niewiadomych. Pierwsza niewiadoma zostanie x, tego pierwsza współrzędna punktu C, a druga jest y. Ale zapamiętaj, skoro wiesz, że punkt leży na prostej, to zamiast pisać y, możesz napisać 2x plus 3. Pamiętaj, zrobić Ci tak zawsze wolno, ale tylko wtedy, kiedy wiesz, że punkt leży na prostej. Czyli pierwsze przepisujesz x, bo nie wiesz, ile wynosi, natomiast Twój y możesz wziąć z równania prostej. I wtedy mamy 2x plus 3. Dlaczego to robię? No bo wiesz, to będzie mi tutaj potrzebne, bo ten punkt C leży na prostej mojej niebieskiej, tak, którą nazwę A, K' niech będzie, bo tu już jest K, na prostej niebieskiej, ale leży też na prostej czarnej, ten punkt, dlatego dla mnie na tej prostej, którą nazwałam L, dlatego dla mnie to jest istotne. Czyli tak, zaczynamy od wyznaczenia prostej AB, czyli pierwsza część zadania, to zapiszę takimi gwiazdeczkami, prosta AB. Znowu mamy różne możliwości, jak wyznaczyć równanie prostej. Myślę, że najprościej zrobimy to właśnie, tu sobie podpiszemy x, y, x, y, chociaż można x, a, y, a, x, b, y, b. I zrobimy to po prostu z postaci kierunkowej. Y równa się a x plus b i podstawimy. Za y 3, to się to za x, a wtedy 4, czyli będzie a razy 4, 4a plus b. Za y 5. To za x 10, czyli będzie a razy 10, czyli 10a plus b. No i z tego potrzebujemy oczywiście wyznaczyć konkretnie równanie tej prostej. Myślę, że pomnożymy sobie przez minus 1 tutaj, żeby mieć przeciwne współczynniki, czyli będzie tak, minus 3 to się równa. Minus 4a minus b. Pomnożenie przez minus 1, pamiętaj, zmienia znaki. No a to pod spodem nic nie mnożyłam, więc przepiszę. I teraz podkreślam, dodaję, to z tym mi się skasuje i przepiszę. 5 minus 3 to jest 2, 10a minus 4a to jest 6a. Może zmienię kolejność, czyli napiszę, że 6a to 2, podzielę przez 6 i dochodzę do wniosku, że a to się równa 2 szóste. Tak zapiszę po skróceniu, a to się równa 1 trzecia. No, żeby mieć tak już komplet, to podstawię, żeby wyliczyć B, chociaż nie musiałabym, ale niech będzie podstawie, załóżmy, niech będzie do pierwszego równania, czyli tak, 3 to się równa 4 razy 1 trzecia plus B. Do tego pierwszego podstawię. Czyli 3 to się równa 4 trzecie, bo mnożymy tutaj czwórkę z jedynką, czyli 4 trzecie, dodać B. To przeniosę na tą stronę, tylko od razu może ustalę wspólny mianownik, czyli wspólnym mianownikiem tu jest tak jakby jedynka, ale potrzebuję trójki, czyli będę miała 9 trzecich minus 4 trzecie to jest B. Czyli mam, że 5 trzecich to jest po prostu B. Czyli ostatecznie równanie mojej prostej AB wygląda tak, y równa się 1 trzecia x dodać 5 trzecich. To jest równanie prostej AB. Oczywiście to nie koniec, to jest pierwsza część zadania. Zadanie jest na 5 punktów, składa się z kilku etapów. Dobrze, co dalej? Dalej będę potrzebowała, i to jest moja prosta, ja ją nazwałam w sumie, ja ją nazwałam K, więc tu niech będzie prosta K. Teraz będę potrzebowała prostej L, popatrz. I ta prosta L jest prostopadła do tej, przechodzi przez punkt B. Czyli drugie, napiszemy sobie prosta L, w nawiasie prostopadła, piszę, żebyś wiedział, prostopadła do K, przechodząca przez punkt B. Prosta L, prostopadła do K, przechodząca przez punkt B. Oczywiście przez C też przechodzi, ale najpierw przez B, no bo B mam, nie? Dobrze, no więc zaczniemy od tego. Jaki był warunek na prostopadłość? A1 razy A2 równa się minus 1. Czyli już A wyliczyłam, z tej prostej K to jest 1 trzecia, A2 równa się minus 1. Pomnożę razy 3, dzięki czemu dostanę samo A2 i wyjdzie mi ono równe minus 3. Co mi to teraz daje? Daje mi to teraz to, że jak ja teraz będę chciała napisać równanie prostej L, to ja napiszę tak, y równa się i teraz będę miała minus 3x dodać
nie wiem co, czyli dodać B. Może, żeby nie było kolizji oznaczeń z tym B, skoro tu było A2, napiszę B2. I teraz co podstawię? Oczywiście podstawię ten punkt, no bo ona przechodzi przez punkt B. No to skoro przechodzi przez punkt B, mogę podstawić punkt. No to podstawiam punkt B. 5 to się równa minus 3 razy 10 i plus B2. Czyli 5 to się równa minus 30 plus B2. Zatem to przeniosę na tą stronę, czyli będę miała 5 plus 30, czyli 35 równa się B2. Zatem jej równanie będzie takie. Y równa się minus 3x plus 35. No ja zaznaczę. Jest to prosta, którą nazwałam L na moim rysunku. Czy to koniec zadania? No niestety nie. Jeszcze jeden etap. Może tutaj zmieszczę. Jeszcze jeden etap będzie mi potrzebny tutaj do tego zadania, żeby je rozwiązać już do końca. Ponieważ punkt mój C, który mam tutaj, tak, ten punkt C, on należy też do prostej L. To skoro należy do prostej L, a ja ją przecież wyznaczyłam, mogę podstawić. Czyli za Y podstawię to, co tu mam, czyli 2X plus 3 równa się minus 3, no za X nic nie podstawię, bo jest X, X dalej, i plus 35. Przenoszę X na jedną stronę, czyli będę miała plus 3X, to się równa 35 i trójkę tu przerzucam minus 3. Czyli mam 2x plus 3x, to jest 5x, równa się 35 minus 3, to mamy 32. Podzielę oczywiście przez 5 i dostanę, że x to jest, można w ułamku, a można wyciągnąć całości 6 całych, będzie i 2 piąte. No, tutaj dali specjalnie taki x, żeby uczeń nie odczytał, żeby mu tak łatwo nie było, że sobie odczyta, prawda, współrzędne po kratkach. Nie, nie, nie. Podali właśnie takie z ułamkiem, prawda, więc nie jest to liczba całkowita, tylko wymierna, więc dlatego gorzej jest odczytać. No to jeszcze tego y by mi pasowało, czyli teraz muszę policzyć jeszcze 2x plus 3, to się równa. Dwa razy i za x może podstawię to oczywiście, a mogę w sumie to 6 całych i 2 piąte i dodać 3. To się równa. To będzie 2 razy 6 to jest 12 całych i jeszcze 2 razy 2 piąte to będą 4 piąte i dodać 3. To się równa 15 i 4 piąte. I ostatecznie na czerwono napiszę punkt C mój ma współrzędne. 6 całych i 2 piąte, to jest pierwsza współrzędna, a druga współrzędna 15 całych i 4 piąte. Oczywiście odczytać by się tego nie dało, ale pamiętaj, jeżeli robisz rysunek w układzie współrzędnym, jest o tyle fajnie, że możesz sobie tak mniej więcej sprawdzić, czy Ci wyszło dobrze. No spróbujmy. 2, 4, 6 całych z hakiem, no zgadza się. Teraz 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 z hakiem, no troszkę może nie idealnie mi wyszło, ale mniej więcej nam się oczywiście zgadza tak orientacyjnie, żeby nie wyszło gdzieś, nie wiadomo gdzieś, prawda, po tej stronie czy po tej stronie, więc oczywiście jak się policzyło dobrze, to i tak wiadomo wynik wychodzi poprawny. To zadanie ciężkie oczywiście jest, bo za 5 punktów, ale w zasadzie jak podzielimy na części, to nawet uczeń nie musi uzyskać maksymalnie 5 punktów, ale chociaż jeden punkt zdobyć na maturze, chociaż 2 punkty, chociaż 3 punkty. Za każdy etap tutaj są przyznawane odpowiednie punkty, więc warto, nawet jak nie wiem jeszcze jak całe zadanie zrobić, ale chociaż zacząć, cokolwiek policzyć, bo wtedy są punkty. Ciekawe zadanie i zwróć na nie szczególną uwagę. Zadanie numer 2 to już zadanie za jeden punkt, więc na pewno krócej będziemy je rozwiązywać. Maj 2018 również, zadanie 19 za jeden punkt. Proste o równaniach, y równa się m plus 2 w nawiasie, to razy x dodać 3, oraz y równa się 2m minus 1 w nawiasie, to razy x minus 3 są równoległe, gdy. Czyli jak ja bym sobie to proste nazwała, niech ta się nazywa k, niech ta się nazywa l, to wiem w treści, że proste są równoległe, a ja mam odpowiedzieć, dla jakiego ema tak się dzieje, że proste są równoległe. Pierwsza sprawa, jeżeli zobaczysz tego typu zadanie z równoległością, prostopadłością, to musisz być pewny, że masz postacie kierunkowe. Czy tu jest postać kierunkowa, to znaczy, czy zaczyna się od y równa się, tak. Czy tutaj też, to znaczy, że mogę Ci podkreślić, że to jest nasze A1, a to jest nasze A2. Czyli jednym słowem mamy tutaj już wyróżnione, ładnie podkreślone przeze mnie współczynniki kierunkowe. Jaki był warunek na równoległość? Żeby proste było równoległe, to A1 ma być równe A2. Zatem za A1 podstawiam m plus 2,
równa się, a za A2 2m minus 1. Rozwiązuję takie proste równanko liniowe, czyli m przepisuję, to przerzucam, czyli minus 2m, to się równa. Minus 1 przepisuję, dwójkę przerzucam, czyli minus 2. 1m minus 2m to jest minus 1m, czyli to się równa minus 3. Jak pomnożę przez minus 1, no to dostanę, że m jest równe, minus minusem się kasuje, będzie 3. Koniec. Nasze pytanie było takie, żeby wyznaczyć wartość parametru m. Oczywiście taka odpowiedź jest, m równe 3. Jest to odpowiedź B w tym zadaniu. Zadanie trzecie, maj 2016, zadanie 20, też za jeden punkt. Proste opisane równaniami, i pierwsze równanie jest y równa się 2 podzielone przez n minus 1 i to razy x, dodać n minus 2. Drugie równanie, y równa się nx, dodać 1 podzielone przez n plus 1, są prostopadłe gdy. Czyli teraz mamy sytuację do czynienia z prostymi prostopadłymi. No i oczywiście pytanie, kiedy są prostopadłe, czyli wyznacz tak m, żeby były prostopadłe. Tą prostą nazywam k, tą prostą nazywam l. Oczywiście tego pisać nie musisz, to jest zadanie testowe, no ale ja tutaj piszę, żeby wszystko grało. I teraz przypominamy sobie, kiedy to proste były prostopadłe. Pierwsza sprawa, musisz być pewny, że jesteśmy w postaciach kierunkowych. Oczywiście, że jesteśmy. Y równa się. To, co stoi przed x, to jest a1. I znowu tu mamy y równa się. To, co stoi przed x, to jest a2. Pamiętaj, to, co jest za x, do pojęcia prostych prostopadłów nie jest nam potrzebne. A więc przypominamy sobie wzór na prostopadłość. a1 razy a2 to się równa minus 1. Czyli ja podstawię. Za a1 2 nad n minus 1 razy i za a2 to będzie m równa się minus 1. No teraz musimy to pomnożyć. Najprościej będzie, jak dopiszemy sobie nad 1 i wtedy młodzież bardziej woli tak, dlatego że to se mnoży z tym, to se mnoży z tym. I mamy 2 razy m to 2m, a m minus 1 razy 1 to i tak jest m minus 1 i to się równa minus 1. I ja tutaj celowo znowu zrobię tak, że napiszę nad 1 specjalnie, żeby można było na krzyż. Tutaj musisz pamiętać jeszcze o tym, że jak jest ten minus, to tylko musisz dać albo do góry, albo na dół. Ja osobiście zawsze polecam dawać do góry, do licznika, bo wtedy jak dasz i do góry, i na dół, to będzie źle. Po prostu nie można dawać i tu, i tu. Trzeba sobie wybrać albo do góry, albo na dół, albo jeszcze może być przed całością. Ale do mnożenia na krzyż nam jest potrzebne czy do góry, czy na dół. No więc mnożymy to z tym, równa się to z tym. Czyli mnożymy 2m razy 1, no to jest 2m. Równa się, a teraz m minus 1, jak widzisz, pomnożę przez minus 1, to tylko mi się znaki zmienią, czyli będę miała minus m i dodać 1. Przerzucam, bo wyszło równanko liniowe, czyli będę miała plus m równa się 1. 2m plus m to jest oczywiście 3m i to jest równe 1, dzielę przez 3. Dochodzę do wniosku, że m wyszło mi równe 1 trzecia. No i szukamy takiej odpowiedzi. Oczywiście, że jest taka odpowiedź. Jest to odpowiedź C. M równa 1 trzecia. Zadanie numer 4, maj 2017, zadanie 32 za 5 punktów. Dane są punkty A o współrzędnych minus 4, 0, M o współrzędnych 2 i 9 oraz prosta K o równaniu Y równa się minus 2X dodać 10. Wierzchołek B trójkąta ABC to punkt przecięcia się prostej K z osią o X układu współrzędnych, a wierzchołek C jest punktem przecięcia się prostej K z prostą AM. Oblicz pole trójkąta ABC. Czyli ja tylko napiszę pole trójkąta ABC, że trzeba policzyć. To zadanie przeczytałam raz i spokojnie będziemy musieli czytać jeszcze raz, spokojnie, powoli. Najpierw przede wszystkim przepisujemy z treści, co mamy dane i żeby mieć taki dobry ogląd sytuacji, ja bym to narysowała w układzie współrzędnych. Więc jeszcze raz, ja tu przygotowałam gotowy rysunek. Po pierwsze, zaznaczyłam jednostkę, wzięłam sobie jedną kratkę jako dwie jednostki u mnie i tak, zaznaczyłam punkt o współrzędnych A minus 4 i 0, zaznaczyłam punkt M o współrzędnych 2 i 9, oraz teraz narysowałam prostą y równa się minus 2x plus 10. Ja zawsze prostą rysuję na podstawie tabelki. Wybieram sobie punkty, na przykład dla zera wychodzi 10, bo jak 0 podstawię, to wyjdzie 10. I dla jedynki, jak podstawię jedynkę, będę miała minus 2 plus 10, czyli 8. Ja te malutkie kropeczki tutaj zaznaczyłam, te dwie, przyłożyłam linijkę i mam prostą k. W zadaniu właśnie jest mowa o tym, że tak. Jak ja to wszystko zrobiłam, to ja jeszcze, jak widzisz, narysowałam prostą AM, czyli przez A i przez M przyłożyłam linijkę, dlatego że będzie tam w zadaniu mowa o prostej AM, prawda, którą sobie nazwałam M. I teraz czytamy,
od drugiego zdania. Wierzchołek B trójkąta ABC, bo ten punkt A już mamy, to B potrzebujemy. Jest to punkt przecięcia prostej K, patrzymy na nasz układ prosta K, z osią X, czyli tu jest oś X, widzimy, tu będzie punkt B. Jeszcze nie wiemy gdzie, chociaż jak zrobisz super precyzyjnie rysunek, to będziesz w stanie to podać z rysunku, ale my to zaraz obliczymy. To jest punkt przecięcia się właśnie tej prostej K z osią X. Dalej, a wierzchołek C jest punktem przecięcia mojej prostej K z prostą AM. Czyli tu wygląda na to, że tu jest punkt C. Mi, ja też byłabym w stanie go odczytać, bo tutaj idealnie mi to wyszło, ale nie mogę odczytać. Muszę to pokazać, że umiem obliczyć. I naszym zadaniem jest policzyć pole trójkąta, które teraz zakreślę. Oczywiście mam na myśli ten trójkącik ABC, pole tego trójkąta ABC. No to spokojnie, do tego musimy się zabrać. Po pierwsze, pasowałoby wyznaczyć współrzędne punktu B. Czyli ja tutaj zapiszę sobie punkt B. Najpierw będę wyznaczała współrzędne punktu B. W treści jest podane, że biorę pod uwagę prostą K, czyli tą prostą K ja przepiszę, y równa się minus 2x plus 10 i jest mowa o przecięciu z osią X. Żeby można było wyznaczyć przecięcie z osią X, to by się powinno to od razu kojarzyć automatycznie z miejscem zerowym. Bo przecięcie z osią X, ono tam zawiera, właśnie ten punkt zawiera miejsce zerowe. Czyli jak się liczyło miejsce zerowe? Przyrównywało się do zera. Czyli ja minus 2X dodać 10 przyrównam do zera. No i rozwiążę takie równanko liniowe, przenoszę dziesiątkę, to będę miała minus 10, podzielę przez minus 2 i otrzymam, że X to się równa, minusy mi się skasują, 10 podzielone przez 2 to jest 5. Wniosek z tego jest taki, że punkt B ma współrzędne 5 oraz 0. 0 dlatego, że jest to punkt przecięcia z osią X. Czyli ja w sumie mogłabym już podpisać, że to jest 5 i 0. A nasze A to było minus 4 i 0. Będę podpisywała to, co jest dla mnie istotne. Na rysunku będzie łatwiej patrzeć na to. Dobrze, następną rzeczą, którą muszę zrobić, to po pierwsze, mam wyznaczyć punkt C, ale punkt C będę wyznaczała jako przecięcie dwóch prostych. Z tym, że tą prostą K mam, nie mam prostej M. Czyli następną rzeczą, która będzie mi potrzebna do zadania, to jest prosta M. Tak przeze mnie nazwana prosta M. Przez co ona przechodzi? Przechodzi przez A i przechodzi przez M. No a przecież mam te punkty. To ja tu przepiszę. Minus 4 i 0 i M 2 i 9. Prosta przechodząca przez dwa punkty. Znowu masę jest sposobów na wyznaczenie tej prostej. Ja oczywiście standardowo będę robiła, żeby nie szukać nie wiadomo jakich wzorów w głowie. Standardowo wzorem y równa się x plus b i podstawka. Czyli za y 0 to się równa a razy minus 4, czyli minus 4a plus b. Teraz za y 9 to się równa a razy 2, czyli 2a dodać b. I klamerka. Jak najprościej zrobić? Pomnożyć pierwsze przez minus 1. Bo zawsze w tym, jak robisz ten zarobek y właśnie ax plus b, to zawsze jest plus b, plus b. Czyli jedno pasowało, żeby było minus b, żeby później metodą przecinek współczynników sobie fajnie potraktować. 0 razy minus 1 to i tak 0. Minus 4a razy minus 1 to jest 4a. B razy minus 1 minus b. A to przepisuję drugie. No i teraz jak widzisz, podkreślam, dodaję. Czyli to mi się z tym oczywiście skasuje i wychodzi mi, że 9 to się równa 4a plus 2a, 6a. Może napiszę lepiej 6a to jest 9, podzielę przez 6 i dostanę, że a to się równa przez, napiszemy 9 szóstych, co po skróceniu przez 3 daje 3 drugie. Takie mi wyszło A. No to jeszcze B by pasowało, żeby tą prostą oczywiście tutaj mieć fajnie, to jeszcze pasuje nam B liczyć, czyli podstawiamy do lektury, a może do pierwszego. Czyli 0 to się równa minus 4 razy, a nasze to 3 drugie i dodać B. Czyli 0 to się równa, tutaj ta dwójeczka się skróci, tu będzie 2, czyli będziemy mieć minus 2 razy 3, czyli minus 6 i dodać B. Szóstkę tu przerzucam, czyli będzie 6 równa się B, czyli y to się równa 3 drugie x, no bo musimy ax plus b, czyli plus 6. To, co teraz tą wyznaczyłam, to jest moja prosta, która nazywa się prosta m, żeby było jasne. Zresztą napisałam, że wyznaczamy prostą m. Po co mi ta prosta była? Po to, że ja nie zdałam jej wzoru, a potrzebuję punkt c. Punkt c jest to przecięcie dwóch prostych, czyli następną rzeczą, którą będę wyznaczała, to współrzędne punktu c.
Punkt C muszę potraktować jako przecięcie dwóch prostych i to zawsze robimy w taki sposób, że bierzemy jedno równanie, to co nam wyszło, czy drugie x dodać 6 i bierzemy drugie równanie, czyli prosta m i prosta k. No to prostą k wzięliśmy podane, czyli y to się równa minus 2x plus 10 i to bierzemy w klamerkę, tworzymy układ równań. Jaką chcemy metodą możemy to rozwiązać, prawda? Tutaj nie ma znaczenia, jaką zrobimy. Żeby było szybciej, bo mamy mało miejsca, to ja może porównam. Tu jest y równa się, tu jest y równa się. To ja na dole stworzę może równanie, czyli 3 drugie x dodać 6. To się równa minus 2x dodać 10. I teraz może przez 2 pomnóżmy, żeby ułamków nie było, czyli będziemy mieć 3x dodać 6 razy 2 to 12, to się równa znowu razy 2 to minus 4x i znowu razy 2 plus 20. Przerzucam. 3x dodać 4x to się równa 20 odjąć 12. Ja przerzucę 12, czyli mam 7x równa się 8. Czyli jednym słowem x wyszło mi równe 8 siódmych, czyli jednym słowem x wyszło 1,1. X mi wyszło 1,1. To skoro mi taki x wyszedł, to muszę gdzieś podstawić, żeby wyliczyć y. W sumie to obojętnie gdzie, możemy do pierwszego. Czyli y to się równa 3 drugie razy, napiszę 8 siódmych i dodać 6. Czyli dwójeczka mi się skróci, tu będę miała 4 i dam y to się równa 3 razy 4 to 12 siódmych, dodać 6, no i teraz y to się równa 12 siódmych, wyciągnę całość 1,5 siódmych, dodać 6, czyli y to się będzie równało 7,5 siódmych. Czyli ostatecznie napiszę tutaj, że współrzędne punktu C to 1,1 siódma, 7,5 siódmych. Jeżeli zrobisz estetycznie oczywiście swój rysunek, to mniej więcej to odczytasz 1,1 siódma, no mniej więcej się zgadza i 7,5 siódmych. Myślę, że się zgadza, mniej więcej zaznaczymy to na naszym układzie 1,1 siódma. 7,5 siódmych. I ostatnią rzeczą, którą muszę zrobić, tylko się tam już nie zmieszczę, to może tu będę pisała, to jest pole. Pole trójkąta ABC. Jak wyliczyć? Oczywiście pole trójkąta policzymy normalnie ze wzoru. Ze wzoru pole, na czerwono będę pisać, pole trójkąta równa się 1/2 A razy H. Z tym, że w tym wypadku jest to sytuacja prosta, dlatego że, popatrz, A mogę odczytać po prostu po kratkach, mogę to zrobić, dlatego że tu policzyłam, tu policzyłam. Tu mam minus 4, tu mam 5, czyli jednostek jest 9, czyli podstawa to będzie 9 razy, a wysokość mogę potraktować, popatrz, że wysokość jest to współrzędna y-kowa mojego punktu C, bo od zera aż do tego momentu, czyli jest to współrzędna y-kowa, czyli 7,5 siódmych. No i to musimy tylko pomnożyć, czyli 1/2 razy 9 to może zrobimy 9/2 razy, a tu by pasowało zamienić na ułamek niewłaściwy, to też zrobimy. 7 razy 7, 49, dodać 5, mamy 54 siódme, no niestety nic nie skrócimy, a nie, skrócimy, 54 i 2 skrócimy sobie, zawsze to coś, a może tym zapiszę, nie. Ten mi już nie pisze, czyli tu 1, a tu mamy 27. I teraz pozostało nam tylko do wymnożenia 9 razy 27 i to podzielone przez 7. 9 razy 20 mamy 180 i 9 razy 7 mamy 63, czyli 180 i 63 mamy 243 siódme. Pole trójkąta wyszło nam 243 siódme. Moglibyśmy oczywiście wyciągnąć całości, ale to już jest kosmetyka, nie musimy tego robić. Taki wynik jest jak najbardziej poprawny. No tutaj wiele osób mogłoby się wyłożyć na tym, żeby źle sobie odczytało te współrzędne punktu C, to znaczy niedokładnie, prawda, bo to nie da się tak z rysunku odczytać super. No i wtedy, jak wiadomo, jak te współrzędne są liczbami wymiernymi, niecałkowitymi, no to to pole też nie wyjdzie za ciekawe. Ale się tutaj nie martwimy, ważne, że wyszło poprawnie. Zadanie numer 5, tym razem za 2 punkty, czerwiec 2016, zadanie 27. Dane są proste o równaniach y równa się x plus 2 oraz y równa się minus 3x plus b, które przecinają się w punkcie leżącym na osi OY układu współrzędnych.
Oblicz pole trójkąta, którego dwa boki zawierają się w danych prostych, a trzeci jest zawarty w osi OX. Zatem, po pierwsze taka informacja, ja będę chciała oczywiście to narysować w układzie współrzędnym, ale pierwsza taka informacja, przecinają się w punkcie leżącym na osi OY, czyli zastanówmy się, punkt leżący na osi OY, to może być tu, to może być oczywiście tutaj, to może być punkt tutaj, to w różnych miejscach te punkty mogą być, prawda? Czyli co łączy te punkty, które leżą na osi OY? Jedna wspólna cecha, nazwijmy sobie ten punkt, nie jest nazwany, więc ja sobie nazwę C. Co łączy te punkty? To łączy, że pierwsza współrzędna jest zawsze 0, a druga? Druga współrzędna jest dowolna, druga współrzędna to jest jakaś tam Y. 0 i jakieś tam Y. Zatem, skoro proste się przecinają w tym punkcie, to znaczy, że ten punkt musi należeć i do tej prostej, i do tej prostej, więc będziemy go podstawiać. Oczywiście najpierw postawimy ten punkt do tej prostej, później do tej prostej. Jeżeli komuś z Was nie podoba się, że ja napisałam Y i tutaj też jest Y, to można sobie napisać jakąś literkę, nie wiem, jakąś tam C, czy W, czy Z, cokolwiek. Ja zostawiam to Y, czyli podstawiam. Za Y, no to nic nie postawiam, zostaje mi Y. Za X 0 dodać 2. Czyli Y to się równa po prostu 2. Teraz to samo robię w tym drugim punkcie, czyli tak, za Y nic, za X 0 minus 3 razy 0 i dodać B. Czyli Y to się równa, minus 3 razy 0 to jest oczywiście 0, plus B, czyli mamy B. I teraz, skoro to ma być ten sam punkt, to ja mogę wywnioskować właśnie, że moje B musi być równe 2. Moje B musi być równe 2. I teraz, skoro tak, to ja już wiem, jak będzie wyglądała ta druga prosta. Czyli teraz będę miała do czynienia z prostą. X plus 2 jedną, a druga to będzie minus 3x plus 2. No i moim zadaniem byłoby fajnie, żebyśmy narysowali te proste w układzie współrzędnych. Do narysowania będzie przyda nam się tabelka X, Y. Najprościej rysujemy właśnie proste na podstawie tabelki i tak też zrobimy tutaj. Jakie punkty wziąć? No najprostsze. Zawsze staram się brać 0 i 1. Tutaj tak samo 0 i 1. Chyba, że się komuś to nie podoba, to inaczej. Jak podstawię 0, to tu mi wyjdzie 0 plus 2, czyli 2. Podstawię 1, będzie 1 plus 2, czyli 3. Teraz, jak tu podstawię 0, będę miała minus 3 razy 0, czyli 0 plus 2, czyli po prostu 2. Jak podstawię 1, to będę miała minus 3 razy 1, czyli minus 3, dodać 2, czyli będę miała minus 1. No i teraz pasowałoby zaznaczyć nam w układzie współrzędnym. Myślę, że jednostka to będzie tutaj jedna kratka, nie potrzeba innej. I zaznaczamy dla 0 dwójka i dla jedynki trójka. Przykładamy linijkę i narysuję sobie tą prostą. Niech to będzie prosta ta pierwsza, K niech się nazywa. Teraz ta druga prosta. Dla 0 dwójka, czyli ta sama sytuacja. I dla jedynki mamy minus jedynkę, czyli tutaj punkcik. I też przykładam i rysuję sobie i podpisuję prosta L. Czyli ta niech się nazywa K, a ta niech się nazywa L. I teraz dalsza część zadania była taka, że mamy policzyć pole trójkąta, którego dwa boki zawierają się w danych prostych, a trzeci jest zawarty w osi OX. Czyli widzimy, że tu mamy taki trójkącik, że dwa boki są zawarte w prostych, a trzeci w osi OX. Ten trójkąt i jego pole mamy wyliczyć. Żeby wyliczyć pole trójkąta, to oczywiście od razu nam się kojarzy, bo nie jest to byle jaki trójkąt, byle jak usytuowany w układzie współrzędnym. Fajnie jest usytuowany, ponieważ jego jeden z boków leży na osi X. Więc bardzo dobrze nam będzie odczytać, jaką długość ma podstawa. Czyli odtąd dotąd jest oczywiście A, natomiast wysokość jest tutaj, wysokość, i tą wysokość mogę po kratce odczytać, w zasadzie wiem, ile wynosi, bo te dwa punkty, te dwie proste przecinały się w tym samym punkcie 0,2, czyli ta wysokość po prostu wynosi 2. Ale ja oczywiście napiszę wzór. Jedna druga A razy H. To mamy oczywiście standardowy ten wzór, jedna druga razy H, tylko jest problem taki, że na razie nie wiemy, ile wynosi A. Czyli popatrz, co musimy znaleźć. Ten punkt i ten punkt, czyli jednym słowem musimy znaleźć miejsca zerowe,
bo te punkty zawierają w sobie miejsca zerowe tych prostych, prostej k i prostej l. Czyli pierwszą prostą, może najpierw przepiszę, x plus 2 i później druga prosta, minus 3x plus 2. Wyznaczam miejsca zerowe, czyli przyrównuję do zera. 0 to się równa x plus 2. I tu ja przeniosę minus x, to będzie 2, pomnożę przez minus 1, czyli x wyjdzie mi równe minus 2. A ta druga przyrównam do zera, bo tak wyznaczamy znowu miejsca zerowe. Przerzucam, będzie 3x równało się 2, podzielę przez 3 i dochodzę do wniosku, że x to jest 2 trzecie. Czyli jaki to jest dla mnie wniosek? Dla mnie jest wniosek taki, że ten punkt, tutaj może nazwę punkt C, on będzie miał współrzędne, to już wiemy jakie, 0 i 2, bo to nam tutaj z tabelki nawet wyszło, więc nie musimy tego pokazywać. Ten punkt niech będzie A, ten punkt niech będzie B. I teraz punkt A mam współrzędne minus 2, oczywiście i 0, a punkt B ma współrzędne 2 trzecie i oczywiście 0. Widać na rysunku, widać z obliczeń, więc tutaj nikt się nam nie doczepi. Zatem popatrzmy, ile wynosi A. Możemy z tego wywnioskować, że A to się równa. Z tej strony jest 2, a z tej strony jest jeszcze 2 trzecie, czyli 2 całe i 2 trzecie. A wysokość? No wysokość oczywiście to można z rysunku już popatrzeć, zresztą na podstawie punktu C, który właśnie rzutujemy prostopadle, jego rzut, jak poprowadzimy rzut punktu C na oś X, to właśnie nam się tu wykształca wysokość, więc wysokość wynosi 2. I podstawiamy pole trójkąta, to się równa 1, 2 razy A, czyli u nas A to będzie 2 całe i 2 trzecie i razy 2. Mnożenie jest przemienne, ja tą dwójkę z tą dwójką sobie skrócę i ostatecznie napiszę Ci, że pole trójkąta to jest 2 całe i 2 trzecie. Już tu mamy wyciągnięte całości, więc możemy spokojnie tak zostawić. Zadanie za dwa punkty, nie aż tak bardzo rozbudowane obliczeniowo, ale jednak dużo, dużo trudniejsze od zadań za jeden punkt. Zadanie numer 6. Maj 2015, zadanie 30 za dwa punkty. W układzie współrzędnych są dane punkty. Punkt A ma współrzędne minus 40, czy minus 12. Punkt B ma współrzędne 50 i 19. Prosta AB przecina oś OX w punkcie P. Mamy wyznaczyć pierwszą współrzędną punktu P, czyli w zasadzie nie cały punkt P, tylko jego pierwszą współrzędną. Więc skoro jest mowa o tym, że jest przecięcie z osią OX, to pamiętamy, skoro przecięcie z osią OX, to pierwsza współrzędna nie wiem ile wynosi, ale druga jest zawsze 0. Dlatego być może poproszono na maturze o to, żeby wyznaczyć pierwszą współrzędną. No bo drugą nie ma co wyznaczać, bo jest równa 0. Czyli jest taka informacja, prosta AB przecina oś OX. Czyli najpierw musimy sobie stworzyć naszą prostą AB. Czyli pierwsza rzecz, musimy wyznaczyć równanie prostej AB. No to od czego zaczynamy? Od y równa się ax plus b i będziemy podstawiać sobie odpowiednio punkt. Za y minus 12 równa się. Za x będzie minus 43 razy a, czyli minus 43a plus b. Teraz za y 19 to się równa za x 50, czyli będzie 50a plus b. To w klamerce. Oczywiście najprościej tu pomnożyć przez minus 1, bo dosyć dużo minusów, a chcemy mieć później metodę przeciwnych współczynników, bo najszybciej. Czyli minus 12 razy minus 1 to będzie 12, minus 43 razy minus 1 będzie 43, oczywiście A. I tutaj nam się zmieni znak przed B stojący. No a to drugie przepisujemy. 50A plus B. Podkreślamy, dodajemy. No to skoro tak, to i to oczywiście się skasuje i mamy teraz 31, bo 12 i 19 to 31, 43 i 50 to będzie 93a. Może zmienię tutaj kolejność, napiszę 93a to się równa 31, podzielę przez 93 i dochodzimy do wniosku, że a to się równa w ułamku 31 nad 93. Ale tak się składa, że to się skróci właśnie przez 31. Tu będzie 1, a tu będzie 3. Czyli ostatecznie a to jest 1 trzecia. No ale to nie koniec, bo trzeba jeszcze B. No to podstawmy sobie, obojętnie do którego, może do tego sobie podstawimy tutaj. Czyli tak, 19 to się równa 50 razy u nas 1 trzecia i dodać B. Czyli mamy 19 równa się 50 trzecich, bo 50 mnożymy razy 1, czyli mamy 50 trzecich plus B.
Myślę, że pomnożmy razy 3, żeby ułamka tutaj nie było, czyli 19 razy 3 to mamy 57, równa się 50 dodać 3b. Jak przeniosę 50 na tą stronę, to będę miała 57, odjąć 50 równa się 3b. Czyli 57 odjąć 50 to jest 7 równa się 3b, zmienię stronę i podzielę przez 3, czyli b to się równa 7 trzecich. Zatem prosta moja AB, napiszę może kolorem, ma równanie 1 trzecia x dodać 7 trzecich. To jest ta moja prosta, chociaż to nie jest koniec zadania, ponieważ teraz mnie poprosili o to, żebym ja wyznaczyła pierwszą współrzędną punktu P, który powstaje przez przecięcie tej prostej z osią x. A przecięcie z osią x powinno Ci się zawsze kojarzyć z miejscem zerowym, z wyznaczeniem miejsca zerowego, czyli następną rzeczą, którą muszę zrobić, to muszę to przyrównać do zera, dlatego że wyznaczamy miejsce zerowe, a miejsce zerowe wyznaczamy poprzez właśnie przyrównanie do zera. No i teraz mamy 1 trzecia x równa się minus 7 trzecich. Jak to przerzucę na tą stronę? No to pomnożymy razy 3, pozbędziemy się mianowników i mamy dzięki temu x równa się, a tu mamy, też się pozbędziemy, minus 7. Zatem miałam wyznaczyć pierwszą współrzędną, no to wyznaczyłam x równa minus 7. Gdyby mnie prosili o wyznaczenie punktu, w którym przecina się właśnie moja prosta z osią x, wtedy bym dała taką odpowiedź. P równa się minus 7,0. Ale jeżeli proszą nas o wyznaczenie pierwszej współrzędnej, czyli tej x-owej, czyli musimy napisać odpowiedź x równa się minus 7. Zadanie numer 7, sierpień 2015, zadanie 32 za 4 punkty. Wyznacz równanie osi symetrii trójkąta o wierzchołkach. Minus 2, 2, 6, minus 2 i 10, 6. Przepisałam i teraz ja narysowałam ten trójkąt w układzie współrzędnych. Osobiście, jeszcze raz powtarzam, jeżeli zadanie jest za 4, za 5 punktów, dobrze jest zrobić rysunek. Czasem nawet w zadaniu za 2 punkty rysunek nam dużo daje, dlatego rysunek, jeżeli robimy z geometrii analitycznej, raczej w układzie współrzędnych. Dlatego ja też zaznaczyłam. Zaznaczyłam punkt A o współrzędnych minus 2, 2. Zaznaczyłam punkt B o współrzędnych 6, minus 2. I zaznaczyłam punkt C o współrzędnych 10 i 6. I teraz tak, mamy trójkąt, popatrz, jeżeli trójkąt jest równobożny, ma więcej osi symetrii. Jeżeli jest równoramienny, ma tą oś symetrii jedną. Gorzej, jak nie będzie równoramienny. Ale skoro w poleceniu jest podane, że mamy wyznaczyć równanie osi symetrii, to musimy wiedzieć, jaki mamy rodzaj trójkąta. Zatem, tak patrząc na ten rysunek, widać, że ten trójkąt będzie pewnie równoramienny. To znaczy, zakładamy, że ten bok będzie taki jak ten, patrząc na rysunek, no bo ten jest dużo większy, prawda? To już gołym okiem widać. Ale musimy to pokazać. Nie możemy tak uwierzyć, że tak jest na 100%. Musimy to policzyć. Zatem wyliczymy sobie długość odcinka AB. Czyli długość odcinka AB liczymy ze wzoru takiego wielkiego pierwiastka. Tu sobie podpiszmy XA, YA, tu XB, YB, a tu XC, YC. I liczymy z tego wzoru takiego na długość odcinka. Czyli to było tak. Otwieramy nawias, odejmujemy X, czyli 6, odjąć minus 2, czyli plus 2, do kwadratu, dodać. Teraz odejmujemy Y, czyli minus 2, odjąć 2 i to do kwadratu równa się. Pierwiastek i teraz 6 dodać 2 to jest 8, do kwadratu mamy 64, dodać. Minus 2 to jest minus 4, do kwadratu minus się kasuje, 4 do kwadratu 16. Czyli mamy pierwiastek z 80. Możemy to rozbijać, ale to i tak nie jest sensem naszego zadania, tylko musimy sprawdzić, że faktycznie on jest równoramienny. Ja bym to na razie zostawiła. Teraz bok BC analogicznie tym samym wzorem liczymy. Czyli najpierw będziemy odejmować x tylko tutaj, czyli będziemy mieć 10, odjąć 6 i to do kwadratu, dodać i teraz będziemy odejmować y, czyli 6, odjąć, minus 2, czyli tak jakby dodać 2 do kwadratu. To się równa pierwiastek. I teraz uwaga, 10 odjąć 6 to 4, do kwadratu mamy 16, dodać. 6 dodać 2 to 8, do kwadratu 64. I to się równa pierwiastek z 80. Zatem mogę stwierdzić, że AB jest równe BC. Z tego wynika, że trójkąt jest równoramienny.
Trójkąt jest równoramienny, nierównoboczny, bo nie mam sensu już sprawdzać AC, bo widać, że nie jest to samo. Zatem jest równoramienny. Czyli musimy sobie pomyśleć teraz, jak będzie wyglądała oś symetrii tego trójkąta. Zawsze oś symetrii kojarz sobie tak jakby z lustrem, że trzeba narysować taką prostą, że jak ja jedną część trójkąta odbiję na drugą stronę, to mi wyjdzie ta druga część trójkąta i w drugą stronę działa tak samo. W związku z tym na pewno przypuszczamy, że ta oś symetrii będzie tu gdzieś, tak będzie wyglądała. To jest oś symetrii. I tak, ta oś symetrii, skoro on jest trójkątem równoramiennym, ona pada pod kątem prostym, bo ona zawiera w sobie wysokość. I tak właśnie się dzieje, że ten kawałeczek wtedy, ten tu, jest taki sam jak ten. I ten punkcik mi się odbije na drugą stronę, ten punkcik mi się idealnie na drugą stronę odbije. Czyli cała część tego trójkąta przejdzie na tą część, a ta część trójkąta przejdzie na tą część. Dlatego mówimy, że to jest oś symetrii, czyli naszym zadaniem jest właśnie wyznaczyć równanie tej osi symetrii, tej K. Zadanie złożone, bo przecież składa się z kilku etapów, kilka punktów jest. Po pierwsze, musimy wyznaczyć prostą AC. Jak wyznaczymy prostą AC, to napiszemy równanie prostej, prostopadłej do niej, przechodzącej przez punkt B. Tego nie musisz tłumaczyć, że ona ma być prostopadła, bo ty wiesz, jak wygląda trójkąt równoramienny. Ty wiesz, że właśnie, żeby ten odcinek był taki sam jak ten, to tak jest, jeżeli poprowadzimy tu wysokość. Wysokość jest zawarta w tym wypadku w osi symetrii. Zatem to była jakby pierwsza część zadania. Druga część zadania będzie polegała na wyznaczeniu prostej, AC. Ja te punkty przepiszę. A ma współrzędne minus 2 i 2, C ma współrzędne 10 i 6. Dlaczego AC? Bo jak wyznaczymy AC, to zrobimy prostą prostopadłą, tą naszą prostą K do tego. No więc wyznaczamy oczywiście na podstawie wzoru Y równa się AX plus B i podstawiamy. Czyli 2 to się równa za X minus 2, czyli minus 2A plus B. Dalej. Szóstka to się równa 10A plus B w klamerce. Teraz pomnożymy to razy minus 1, więc będziemy mieć minus 2 równa się 2A minus B. Pamiętaj, mnożenie przez minus 1 zmieniacie wszystkie znaki po kolei, a druga nie była mnożona, więc przepisujemy jak leci. Podkreślamy, dodajemy, czyli minus B i B się nam skasuje. I teraz 6 minus 2 to jest 4, 10 dodać 2 to będzie 12, oczywiście A. Czyli 12a to 4, jak podzielę przez 12, dostanę a równe 4 dwunaste, po skróceniu 1 trzecia. W zasadzie nie musimy wyznaczać już tego naszego współczynnika b, bo nas interesuje, bo to jest ta prosta ac tutaj, nas interesuje tylko współczynnik kierunkowy do prostopadłości. Dlatego ja, może żeby tutaj już za dużo miejsca nie mam, napiszę teraz, że moje równanie tej prostej AC to będzie 1 trzecia x plus jakieś tam b, które mi już nie jest potrzebne do obliczeń. No i ostatni etap mojego zadania to będzie wyznaczenie tej prostej k. Prosta k, którą nazwałam oczywiście, to jest, ja sobie nazwałam prostą k, jest to oś symetrii, czyli pierwsze. Zauważamy, że jest prostopadła do prostej AC, czyli przypominamy warunek na prostopadłość. A1 razy A2 równa się minus 1, czyli skoro A1 wyszło nam 1 trzecia, to podstawiamy A2 minus 1. Pomnożę razy 3, wtedy będę miała, tutaj trójki nam się skasują, czyli zostanie mi samo A2, równa się minus 1 razy 3, będzie minus 3. W związku z tym napiszę teraz równanie tej mojej prostej, tej, którą mam wyznaczyć osi symetrii, będzie takie. Zaczyna się od ax, czyli będzie minus 3x plus b, nie wiem ile b wynosi. Żeby nie było kolizji oznaczeń z tym b, napiszę może b2. Jak tu jest a2, to tu b2. I no teraz nie możesz tak zostawić, bo to już jest koniec zadania. To ty musisz wyznaczyć równanie tej osi symetrii. Ale co ja mogę o tym powiedzieć osi symetrii? Popatrz, przechodzi przez punkt b, a punkt b miał współrzędne 6, i minus 2, no to ja ten punkt mogę teraz tu podstawić. Czyli ja tutaj jeszcze przepiszę ten punkt, żeby było wiadome, że ten punkt będziemy teraz używać i podstawiać. Czyli za y minus 2 to się równa minus 3 razy 6 i plus b2. Czyli minus 2 to się równa minus 18 plus b2. Bo minus 3 razy 6 to minus 18. Przerzucam to na tą stronę i będę miała minus 2 dodać 18. Przerzucę i to się równa B2. No i teraz będzie z tego mi wyjdzie 16, to jest B2,
No i teraz tylko na samym końcu, może tu już napiszę jakby odpowiedź, czyli ta moja oś symetrii będzie miała równanie y równa się, patrzę, minus 3x dodać 16. To jest ta oś symetrii. Oczywiście ten trójkąt równoramienny ma tylko jedną oś symetrii i jest nią prosta o równaniu minus 3x plus 16. Jeżeli nie wierzysz, możesz sobie po prostu sprawdzić, podstawić jakiś punkt, chociażby B, zobaczyć, czy spełnia to równanie, czy też inny punkt. Ale jak najbardziej, jeżeli wykonujemy wszystkie obliczenia, są poprawne, no to wynik się nam tutaj zgadza. Zadanie 8, czerwiec 2016, zadanie 17 za jeden punkt. Prosta określona wzorem y równa się ax plus 1 jest symetralną odcinka AB, gdzie A ma współrzędne minus 3, 2, a B ma współrzędne 1, 4. Wynika stąd, że A, czyli naszym zadaniem jest wyznaczyć A. Po pierwsze, musimy sobie przypomnieć, jak to wygląda ta symetralna. Otóż symetralna odcinka jest to prosta, która przechodzi przez jego środek, czyli ja tutaj zaznaczę sobie na razie tak mniej więcej, wykonałam rysunek taki poglądowy, nie w układzie współrzędny środek i pada pod kątem prostym. Zatem tak to wygląda. I my wiemy, że ona ma równanie ax dodać 1. Ona pada pod kątem prostym, tyle mamy po prostu podane. Można to zadanie zrobić na różne sposoby, ale najprościej, co można zrobić? Trzeba wyznaczyć środek odcinka AB, no bo damy radę to ze wzoru policzyć, i później zapisać, że ten środek należy do tej prostej. I dzięki czemu wyjdzie nam A. Czyli pierwsza część zadania to wyznaczony środek. Pamiętamy, wzór na współrzędne środka był taki: xA plus xB nad 2, przecinek yA plus yB nad 2. Były to odpowiednio średnie arytmetyczne. Czyli S to się równa i podkładamy. Za xA minus 3, bo to jest xA, yA, to jest xB, yB. Czyli minus 3 dodać 1 i to nad 2, przecinek yA. Czyli mamy 2 dodać 4 i to nad 2. No to S to się równa. Minus 3 dodać 1 to jest minus 2 nad 2. 2 dodać 4 to jest 6 nad 2. Czyli jeszcze S to się równa. Minus 2 podzielone przez 2 to jest minus 1. 6 podzielone przez 2 to jest 3. I teraz wyznaczyliśmy środek. Oczywiście moglibyśmy zrobić to z prostej, wyznaczyć równanie prostej AB, do niej prostopadła, z warunku na prostopadłość skorzystać. Oczywiście, ale skoro my mamy coś wiadomo tej prostej, bo tylko A nie znamy, a B wiemy, że wynosi 1, to w sumie wystarczy, jak do wzoru y równa się ax plus 1, my sobie teraz ten punkcik podstawimy, bo możemy. Bo popatrz, jak na rysunku wygląda. Punkt S należy i do odcinka AB, i do prostej, tej, którą nam podali symetralnej. No to podstawmy za y 3, a razy za x minus 1 i dodać 1. Czyli 3 to się równa. A razy minus 1 to jest minus a i dodać 1. To przerzucam, to będzie a. A tu mam 1 odjąć 3, bo trójeczkę też przerzucam, ze zmienionym znakiem, czyli A jest równe minus 2. Wyszło nam A równe minus 2. Teraz sobie sprawdzimy, czy taka odpowiedź jest. Oczywiście, że jest. Jest to odpowiedź C. A równe minus 2. To, co z Tobą na tej lekcji zrobiłam, to zrobiłam takie krótkie podsumowanie geometrii analitycznej, ale pod kątem zadań, które już wcześniej pojawiły się na maturze z matematyki. Czy to na maturze w czerwcu, czy na maturze w maju, czy na maturze w sierpniu. Starałam się wybierać zadania. Zauważ, geometria analityczna jest dosyć istotna. Dlaczego? Bo są zadania za jeden punkt z geometrii analitycznej, ale są zadania za dwa punkty z geometrii analitycznej i są zadania za 4-5 punktów. Dlatego po prostu trzeba na nią zwrócić szczególną uwagę. Na tej lekcji powtórzyliśmy dość dużo rzeczy. Tu był taki wzór, tu był taki wzór. Różnorodne te wzory. Starałam się wybrać takie zadania, żeby też miały kilka etapów. Tak jak zadanie właśnie to maturalne za 5 punktów, jedno czy drugie, czy za 4 punkty. Ale były też zadania krótkie. Na przykład tam z równoległością, czy z prostopadłością. Czy też to zadanie nie było strasznie długie za jeden punkt. Zadania zazwyczaj są krótkie do obliczeń. Natomiast te za 4, za 5 wymagają większej biegłości matematycznej i większego obeznania się w tym problemie. No problemie, bo dla niektórych geometria analityczna to naprawdę jest problem.
Mam nadzieję, że ta lekcja Ci się sprzyda i wyniesiesz z niej dużo, dużo, dużo cennych informacji. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie już ze mną.